Cześć, witam Was w kolejnym odcinku przeglądu tygodnia. 1 lipca już pół roku minęło, w związku z tym w ostatnim odcinku co nieco opowiadałem o modelach i na koniec było pozytywne zaskoczenie. Zdecydowanie tydzień temu miałem dużo bardziej pozytywny nastrój. I tutaj znak zapytania, czy na pewno pozytywny nastrój? Tak, pozytywny. Dzisiaj też mam pozytywny, ale powiem Wam tyle. W dzisiejszym odcinku przekazywać będę, wydaje mi się, dosyć dużo negatywnych wiadomości. Naprawdę takich, których wolałbym nie przekazywać. Będę parę razy narzekał. Poczułem się w wielu przypadkach tutaj zawiedziony, miejscami wręcz zażenowany. Nawet takiego określenia muszę tutaj użyć. Ale po kolei tych informacji trochę mam. Wyjątkowo dużo mam informacji ze świadka modelarskiego. W takim razie po kolei Wam wszystko przedstawię i chyba zrozumiecie, dlaczego w sumie jestem tak średnio pozytywnie nastawiony. Pozostanę przy przymiotniku pozytywnie, pozytywny, bo chyba w ten sposób trzeba patrzeć na świat przez różowe okulary, chociaż czasami jest naprawdę ciężko. Po kolei. Pierwsza wiadomość to jest pozytywna, zdecydowanie. Pół roku minęło i dokładnie na połowę roku już pojawiły się pewne zapowiedzi na 2025 rok. Oczywiście to nie są, żeby być tutaj w pełni się poprawnie wypowiedzieć, to nie są pierwsze zapowiedzi, już jakieś tam modele na 2025 rok były zapowiadane, ale one były na początku roku z planu na 2024 z informacją, że ukaże się to w 2025 i w ciągu roku też takie informacje padały, choćby ze strony Schlesien Modele, wszystkie te dziewiątki, to one nie w tym roku będą. Ale gdzieś w jakiś sposób tu koledze Arkowi udało się otworzyć wątek nowości PKP 2025. Wątku mamy, uwaga, parę schematów malowań, w zasadzie 4 razy 2, z każdego schematu po dwie pozycje, po dwa modele wagonów FALS. PKP Cargo International, czyli czeskiej spółki, DB Schenker, nasz polski, obecnie DB Cargo Polska, NZTK i jeszcze gdzieś AWT też było, które świetnie będą tamte wagony pasowały do zestawienia choćby z tymi dwoma. No ale tam to już nie PKP, jako inne nowości. 8 wzorów, może tych samych wzorów jest więcej. Póki co nie dotarły do mnie jeszcze żadne tutaj PDF-y z całym planem. Niektórzy dystrybutorzy takie PDF-y upubliczniają, wszystko to, co wychodzi od Albert Model. Trzeba spokojnie poczekać, pojawi się pewnie pełna oferta gdzieś, niekoniecznie w polskich sklepach, ale w sklepach zagranicznych, na przykład w kolońskim sklepie Naumana, który specjalizuje się w modelach kolei środkowoeuropejskich. To poczekajmy, to jest akurat ta informacja, chyba jednak dobra. Dosyć lubię te modele Alberta, lubię po prostu odwagę węgierskiego producenta, który wydaje w sumie trochę niszowe i modele, i malowania. Wydaje mi się, że w sumie tego na rynku brakuje. Ze strony Pico czy Rocco to od wielkiego dzwonu coś z tego segmentu się pojawi, jakiś AX Bennett czy Echo Rail, a jeździ przecież na torach tego całkiem dużo i chcąc odwzorowywać to, co na przykład się krąży na południu Polski, no to właśnie bez Albert Model bylibyśmy bez rady. O, przez moment uciekł mi głos, ale już staram się nad tym wszystkim panować, staram się też rozgrzać w trakcie rozmowy. To już chyba, może trochę się rozgrzałem, to kawałeczek dalej. Tutaj ta sama informacja już na stronie właśnie warszawskiego sklepu, przystanek sklep, i tutaj też zobaczymy te malowania
AWT. Następnie pojawiły się na stronie Pico, pojawiają się sukcesywnie wizualizacje kolejnych modeli, które zgodnie z planem już niedługo powinny się ukazać. W lipcu niedawno była informacja, że ten Fiat ma się pojawić na początku lipca, teraz, że na koniec lipca. Kiedy będzie, wtedy będzie. 2-3 tygodnie tutaj przesunięcia nie robi specjalnie dużej różnicy. Pewnie bardzo dużo osób czeka tu na ten zestaw. Wydaje mi się, że to będzie hit i to będzie hit, jeśli chodzi o zestawy startowe chyba wszech czasów. Pociąg typowy, wakacyjny, ukaże się to ten zestaw w wakacje. Sądzę, że się będzie sprzedawał absolutnie jak świeże bułeczki, bo przede wszystkim jest to aktualny wygląd pociągu. To już nie jest jakaś tam stonka z wagonami piętrowymi, której młodsze pokolenie może nie pamiętać. To jest aktualny wygląd pociągu. Oczywiście tu już się pojawia malutki zgrzyt, tylko że jeszcze ten zgrzyt to nie tyle jako jakaś smutna, przykra informacja, to narzekanie, bo zestaw ma być wydany w segmencie hobby, który kierowany jest dla mniej wymagających użytkowników, czy wprost do użytku przez dzieci, chociaż na pudełkach są z reguły informacje, że tam produkt przeznaczony dla osób powyżej tam 13 czy 15 roku życia, no to jednak w domyśle zestawy startowe to są kierowane do tych młodszych użytkowników. A co chodzi? Chodzi o to, że super zgodne z rzeczywistością te modele nie będą, będą uproszczenia, czy po prostu inaczej. Jest to w pewnym sensie przemalowanka, bo obecnie to, co jeździ w tych barwach, to wagony są trochę zmodernizowane i SU42 też pewnie nieco inaczej wygląda. To niemniej jednak będzie to hit. I o co chodzi? Ta informacja w kontekście tego zestawu nie jest informacją negatywną, mimo że jakościowo jest bardzo podobna do tych informacji, które za chwilę nastąpią. Dlaczego nie jest negatywną? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ile zapłacimy za ten zestaw? Kilkaset złotych za te modele, za kilkaset złotych, za coś, co gdyby było sprzedawane osobno, to kosztowałoby pewnie dobrych 1000 kilkaset. I to w jaki sposób usprawiedliwia tutaj producenta w oczach klientów, widziały, nawet nie na zasadzie widziały gały co brały, bo to podtekst jest tutaj tego, że nie zauważyłeś, dałeś się oszukać, to twoja strata. Tu na zasadzie nikt niczego nie ukrywa, będzie to tak, a za to będzie tanio. Natomiast zupełnie co innego, zupełnie inne odczucia będą w przypadku tutaj tego modelu. No i pytanie zasadnicze, czy ten model ukaże się w takiej właśnie wersji, jak tu widzimy na obrazku. Na stronie Pico pojawiły się zdjęcia jakoby gotowego modelu Roco lokomotywy TY2. I uwaga, lokomotywy zapowiadane przez Roco jako modelu spolonizowanego, odzwierciedlającego względnie wiernie rzeczywistą lokomotywę, specjalnie dla polskich modelarzy, specjalnie dla polskiego klienta, zmodyfikowana BR52 o wiele charakterystycznych elementów. O tym wszystkim pewnie będę opowiadał, jak model trafi gdzieś kiedyś w moje ręce. Będę to wszystko, tą historyjkę przekazywał, bo to jest arcyciekawe. Natomiast tu na potrzeby tego odcinka powiem tylko tyle, że Roco przeprowadziło dosyć dużą kampanię informacyjną i reklamową, prezentując prototyp, jak ma wyglądać ta lokomotywa. I uwaga, w prototypie były te charakterystyczne cechy, jak tu pomost pod dymnicą, jak inny układ zbiorników, a w modelu tego, w tym, na tych zdjęciach tego nie ma. Okazuje się, że to, co Roco pokazało w prototypie, to jeśli to jest zdjęcie rzeczywistego modelu, to wycofało się z tego. I to jest naprawdę bardzo smutna wiadomość, tym bardziej, że model taki tego parowozu, jeszcze w wersji cyfrowej, nie kosztuje tyle, co zestaw startowy Pico. Kosztuje
bez mała 3 razy tyle co zestaw startowy Pico i tu obok tego przejść obojętnie już się nie da, jeśli się okaże, że jest dosyć duża liczba jakichś tam niezgodności, no chyba, że Pico, Rocco, przepraszam, pójdzie na kompromis i cofnie się w czasie gdzieś tam z datami na ramię, będą starsze i rzeczywiście może wtedy będzie ten wygląd odpowiadał rzeczywistości, czyli znowu dostaniemy jakąś głęboką trzecią epokę, ale jeśli tak będzie, no to wyjdzie na to, że oszukało nas marketingowo. Co by nie było, informacje na stronach facebookowych sklepów modelarskich są już takie, że model jest w drodze do tych sklepów, ale póki co jeszcze nikt modelu nie widział. No i pytanie, jak on w rzeczywistości wygląda. Na chwilę obecną, na poniedziałek, godzinę 14:03, jest to otwarte, jest to zagadkowe, nie wiadomo. Być może jak jutro już to oglądacie, to takie zdjęcia się pojawią, może się pojawią kolejne informacje w tej sprawie. W każdym bądź razie już teraz ma to posmak naprawdę dziwne, te informacje o tym modelu i zdecydowanie jest tu pole do narzekania na firmę Rocco, ale ja jeszcze mam malutką nadzieję, że być może jest to jakaś wizualizacja, że może jednak dostaniemy porządny model, ale poczekajmy. Kolejna informacja. Tak, to była pozytywna informacja zeszłego miesiąca, przepraszam, tygodnia, ale tak, miesiąca też, zeszłego miesiąca. No i po euforii, która była związana z tym, że takie modele się ukażą, pojawiła się smutna kontestacja, że niestety, ale to, co dostaniemy, to w wielu aspektach jest niezgodne z pierwowzorami. Tych aspektów jest sporo, nie będę wszystkich wymieniał, ja tylko wykazuję tutaj taką jedną rzecz, którą kolega Arek od razu wskazał na nią uwagę, kolor barierek, ale tych rzeczy jest tu jednak sporo więcej i o tym wszystkim gdzieś jest tutaj w tym wątku, ja o tym wszystkim gdzieś przy prezentacji tych modeli będę Wam opowiadał. One powinny dojść lada dzień do mnie, miejmy nadzieję, że na czwartek wyrobię się ze zrobieniem filmu. Co by nie było, modele ciekawe, natomiast mało ciekawa jest informacja o tym, jak dużo przeróżnych nieścisłości jest w odwzorowaniu tych modeli. I znowu, te modele nie kosztują tanio. Te modele są drogie. Ponad 200 zł, 200 kilkadziesiąt złotych za sztukę, za jedną sztukę. Zestaw trzech cystern kosztuje na pewno tyle, co tamten zestaw startowy i tu pod tym kątem, no może mnie teraz ktoś złapie, że to jednak jest 150 zł różnicy, czy tam nie wiem 200, czy 250, coś tam, że to jednak nie to samo, ale mimo wszystko są to drogie modele kierowane do innego segmentu klientów, do tych wymagających. Budowana jest opinia o marce produkującej doskonałe modele, wiernie odwzorowane, przynajmniej taka jest narracja, a niestety coraz częściej sam producent udowadnia nam, że miejscami jest to pustosłowie, że to, co ma być doskonałe, to jednak do tej doskonałości nieco jest tutaj daleko. No ale dobrze, nie ma co wyrażać od razu sądów, nie mając jeszcze modeli w ręku, stąd jak będę je miał, jak się im bliżej przyjrzę, to wtedy też Wam poopowiadam. Kolejna informacja. No i tu znowu właśnie, co tu dużo mówić, lekko marketingowy bełkot zaprezentowany przez rybnicki sklep Świat Modeli w temacie, no właśnie jakim, no wszystko prawda, tylko że jeśli ja na przykład czytam, że we współpracy firm CTL, Pico i Świat Modeli
Rybnik, no to jak widzę firmę Pico i czytam, że to ona współpracowała, no to spodziewałbym się, że chodzi tutaj na przykład o model wykonany, zrobiony przez Pico właśnie we współpracy z firmą CTL, która, nie wiem, użyczyła schematu graficznego, zgodziła się na użycie logo i tak dalej, a zamawiałby to świat modeli Rybnik. Natomiast w praktyce wygląda tak, że te modele Pico są przerobione na zlecenie świata modeli Rybnik, nie przez Pico, tylko przez kogoś innego. Jest to malowanie CTL i tu zakładam, że pewnie CTL wyraził zgodę na wykonanie takich modeli. Niemniej jednak nie jest to kolejny model prywaciarza, jak to się mówi o tego typu taborze kolejowym czy modelach, no tak szybko i potocznie, tylko konwersja owszem wykonana w liczbie kilku czy może kilkunastu sztuk. Na zdjęciu gdzieś dalej w wątku widać dalej chyba nawet zdjęcia gdzieś, o właśnie, ze strony tutaj modelarza, który wykonał tą konwersję. Model ma być zaprezentowany na wystawie w Iławie i oczywiście do kupienia na stoisku rybnickiego sklepu Świat Modeli. Także co by nie było, nie jest to seryjny model dla każdego, gdzie będzie można kupić niemalże wszędzie, czy prawie że kiedy się chce, tylko są to konwersje. Tak jak rok temu była konwersja też w barwy CTL Logistics ET22 Pikowskiego. I tak samo wtedy we współpracy z firmą Pico. No dobra, i to mówię z tego względu też troszeczkę smutno, szkoda, że rzeczywiście takie efektowne malowanie nie wyszło seryjne. No, jeśli by to było na wyłączność dla sklepu 100 sztuk, czy tam ile tam Pico sobie minimalnie życzy, żeby zamówić, może by inaczej było i inna byłaby cena jak konwersji. Nie wiem, jaka jest w tym momencie ta cena, ale zdecydowanie nie będzie to cena trzycyfrowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i żebyście mi tu napisali, że wydawało ci się, bo kosztuje poniżej 1000. No ciekawe. Kolejna informacja i to jest chyba... Tu powiem tak, jestem naprawdę zdziwiony, czy wręcz może zażenowany całą sytuacją, a mianowicie tym. Model ET24, okej, można sobie gdzieś tam poczytać w internecie, cóż to takiego miało być. Otóż ET24, to skończyło się wszystko na etapie projektu, nawet nie było prototypu czy czegoś, żeby coś takiego miało powstać. Miała to być lokomotywa sześcioosiowa z trzema wózkami, zbliżona wyglądem do EP09. No tak, trzeba przyznać, że wygląda to całkiem atrakcyjnie, w sumie czemu nie, miała być wariantem lokomotywy EP09. Projekt, jak można przeczytać w internecie, został odrzucony w momencie przejęcia przez Pafawagu przez Adtrans. No i tyle, po prostu coś, co poza gdzieś deski kreślarskie nigdy nie zeszło. Teraz okazuje się, coś chyba informowałem o tym, że chyba coś w rodzaju żartu prima aprilisowego. No i teraz nie wiem, jak podchodzić do tych informacji opublicznianych przez Schlesien Modele, czy też przez osobę pana Roberta Ryszki, właściciela firmy, że będzie model takiej lokomotywy. No, że będzie, to będzie. Z reguły popieram tego typu inicjatywy, nawet modeli lekko fantazyjnych, wyrażając po prostu zdanie, że jeśli właściciel ma taki kaprys, chce coś takiego zrobić i jest na pewno spore grono osób, które w ten sposób chcą się zabawić, które nie podchodzą śmiertelnie poważnie do modelarstwa kolejowego, do kolekcjonowania modeli i tego typu rzeczy zdarzają się, celuje w tym firma Merklin, na przykład niemiecka, która wydaje fikcyjne malowania, zdarza się to również Pico, to są wszelkie wagony rocznicowe,
teraz na 75-lecie Pico fikcyjne malowanie, BR 232 nawet na mistrzostwa Europy fikcyjne malowanie się pojawiło, wagony fikcyjne malowanie związane z Ukrainą, to jest po prostu pewna forma tutaj inna, po prostu jakaś tam nisza, może nawet nie forma, nisza w modelarstwie i tyle. Tak samo do tej niszy podchodził też i rodzimy polski producent, firma Robo, wydając model wagonu pierwszej, drugiej klasy w malowaniu TLK, model, którego projekt, znaczy nie model, tylko wagon, którego projekt malowania pokazano, a nie doczekał się nigdy realizacji, żaden fizyczny wagon nie został w te barwy pomalowany. Robo zrobił taki model i ja nawet taki też model mam. W pełni fikcyjny, ze świadomością, że to jest model fikcyjny i po prostu zwyczajnie do zabawy. Teraz no, firma Schlesien Modele robi coś takiego. No, zdziwiony jestem, bo wydawało mi się, że raczej motto producenta nie pozwoliłoby, nawet nie motto, tylko po prostu nastawienie producenta na to, o jakie dbać smaczki, jakie wyciągać smaczki, żeby nie pozwolił sobie na coś takiego, a jednak. Ale zażenowany jestem samym sposobem dystrybucji, otóż, że można było model zamówić sobie w Piotrkowie w sobotę czy też w niedzielę. I jest to jeden, jedyny sposób dystrybucji tego modelu. Możecie pisać do firmy, możecie pisać na Berdyczów, modelu już nie dostaniecie. Takoż i ja tego modelu nie dostanę, chociażbym się namyślił i chciał zapłacić za niego pieniądze za model właśnie jakiś indywidualny, z własnym numerem inwentarzowym, który bym sobie wymyślił, podał ET24007, ET24424 czy 242, cokolwiek komu przyjdzie do głowy, ET24666, jeśli może ktoś zamówił. No ale no właśnie, chodzi o ten sposób dystrybucji. To powiem tak. Jak można mieć szacunek do firmy, jeśli firma nie ma szacunku do klienta? Może być tak, że, no, czy jest tak, że większość z nas jednak nie mieszka w Piotrkowie, nie mieszka w pobliżu Piotrkowa. Nawet mógłbym mieszkać kilometr od hali, a nie mieć możliwości pojawić się w weekend w hali. Są różne sprawy, a tak w taki sposób jesteśmy potraktowani przez firmę, której kibicujemy, której jesteśmy wierni, tak jak ja, kupując wszystko, cokolwiek się ukaże. No i w takich sytuacjach czuję się po prostu, jakby mnie ktoś potraktował, wyrażę się kolokwialnie, z plaskacza. No dobrze. I chyba tak to zostawię, pozostanę z taką świadomością. Oczywiście w dalszym ciągu, nie dowierzając, czy jest to dalszy ciąg żartu Prima Aprilisowego, czy model ukaże się naprawdę, czy rzeczywiście będzie sfinansowany taki projekt wyprodukowania takiej lokomotywy w ilości, nie wiem, może kilkudziesięciu egzemplarzy. Smaczku tutaj dodaje wszystko to, że nie jest to pierwsza tego typu akcja. Już kiedyś była, dotyczyła jednak ona modelu realnego. Jedno malowanie lokomotywy EU07 było parę lat temu. Właśnie można było też tylko i wyłącznie zamówić w Piotrkowie i rzeczywiście taki model się ukazał. Producent zebrał wtedy 46 zamówień, ukazało się 46 modeli. Co się oczywiście okazało, model stał się prawie że natychmiast białym krukiem. Oczywiście w gronie 46 szczęśliwych nabywców były osoby, które czy od razu, czy po pewnym czasie stwierdziły, że jednak rozstaną się z modelem, i ja od kogoś takiego kiedyś taki model odkupiłem, więc nie utyskiwałem, tylko oczywiście w jakiś sposób dumny jak paw chodziłem, że
i głosiłem, że siódemkę piotrkowską mam. Tu no, na pewno kwaśny wydźwięk moich słów wynika też z tego, że w Piotrkowie być nie mogłem i trudno, no, ciężko, żeby jechać, lecieć na wystawę. Oczywiście producent może, ale to jest zupełnie inna sprawa. Producent, tak jak ja, daleko te 1000 kilometrów pokonał, ale to się wiąże w związku z tym, co robi. No, ktoś mógłby powiedzieć, skoro kolego prowadzisz kanał i mówisz o takich rzeczach, to też mógłbyś pojechać, ale wybaczcie, nie mógłbym pojechać, nie mogłem pojechać i tyle. Dlatego jestem tu tym wszystkim zażenowany, rozczarowany, no ale nic, no trzeba to po prostu pozostawić tak, jak jest, i w odpowiednim czasie wyciągnąć wnioski z tego, co zaszło. I może tak to zostawię, jeszcze tylko zwróćcie uwagę na komentarze, które są tutaj dosyć silnie popierane przez grono wyrażających się osób, i naprawdę w tym momencie dziwię się takim akcjom. Ja absolutnie nie wiem, czemu one mają służyć, na pewno nie służą ociepleniu wizerunku firmy, który, no, łagodnie mówiąc, do wzorcowych, do mega lubianych chyba nie należy. Dobra, w tym momencie ten temacik zostawię i już do kolejnych informacji przejdę. To była ostatnia informacja ze świata modeli, chociaż może jeszcze nie do końca, może jeszcze gdzieś tutaj w pewnym momencie wrócę. Teraz informacje ze świata modelarskiego, teraz będą informacje ze świata kolei. Na początek informacje ze świata. W Bułgarii zaprezentowano już przemalowane w barwy przewoźnika bułgarskiego przez koleje bułgarskie wagony, które do niedawna jeździły w Niemczech dla Deutsche Bahn. Tu zaprezentowane, proszę bardzo, jak wyglądają, zaprezentowane przez osobę samego ministra, trochę zdjęć z całej ceremonii, to artykuł akurat ze stronki niemieckiej, a tu już informacja dosłownie z wczoraj, że drugi transport tego typu wagonów dotarł już do Bułgarii i że zbiegło się to w czasie właśnie z pokazaniem tamtych już w zasadzie przygotowanych do kursowania po bułgarskich torach wagonów. Tu, no, pojawiają się też informacje niezbyt przyjemne, oprócz czegoś takiego, że no, można się cieszyć, że jeszcze w Bułgarii takie składy wagonowe sobie pojeżdżą, a nie to, że od razu EZT i tak dalej. Tyle, że właśnie faktu takiego, że cieszmy się, że są składy wagonowe, a nie jakieś smutne EZT, nie doceniają bułgarscy podróżni. I tu w tym artykule jest wspomniane, jak, w jaki sposób traktowane są te wagony, w ogóle pociągi, przez pasażerów, w tym tutaj choćby akapicie. Wagony są regularnie dewastowane, poduszki siedzeń rozdzierane, toalety niszczone. Skąd my to znamy? Też chyba przez coś takiego przeszliśmy. Pytanie, czy się to u nas skończyło, nie jeżdżę regularnie pociągami. Czasami słyszałem historie o tym, o stanie pociągów po przewożeniu na przykład kibiców przy meczach ligowych, no ale nie będę ciągnął tego tematu, sami pewnie doskonale te smutne zjawiska znać. W każdym bądź razie ja mam jeszcze obraz kolei gdzieś w latach 90., gdzie tak naprawdę z każdej strony, nie tylko ta infrastruktura, co teraz wypominamy ówczesnym władzom, że likwidowano kolej, likwidowano siatkę połączeń, całe linie, ale też i my sami jako pasażerowie podchodziliśmy do tego w taki sposób, że szkoda gadać. Jak widać, w Bułgarii w latach 20. kolejnego wieku to zjawisko w dalszym ciągu istnieje. Smutne.
Teraz tu, no, w przypadku takich informacji to się zastanawiam, czytam zawsze, czy to jakiś jest podtekst terrorystyczny, czy jest to element wojny, czy nie, ale co by nie było, każda katastrofa, każde w zasadzie zdarzenie, gdzie ktoś ucierpi, są to rzeczy zdecydowanie smutne. I tyle. Teraz tu 7 osób zginęło wskutek zderzenia pociągu z autobusem na Słowacji. Kolejne tego typu doniesienia. Ostatnio naprawdę ich całkiem sporo tutaj było w ostatnim tygodniu. Następnie tu po zderzeniu, nie po zderzeniu, tylko po wykolejeniu wagonu pociągu towarowego, który pociąg po wykolejeniu dokonał, te wykolejone wagony dokonały wielu zniszczeń tunelu. Na szczęście, o dziwo, nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, ale sam tunel był wyłączony chyba na dobrze ponad rok i teraz już niedługo, za 2 miesiące, zostanie przywrócony ruch w tym tunelu. No, gdzieś z perspektywy Polski jest to może mało istotna informacja, bo raczej nie dotyka. Z mojego punktu widzenia też dosyć mało istotna, choć w pewien sposób wpływa nie na pewno na to, jak żyje, jak podróżuje, ale na przykład na to, co fotografuje, bo w związku z zamknięciem tego tunelu ruch w jakiś sposób w tej części Europy jest, w Europie właśnie tutaj zachodniej, jest zmieniony. Sporo pociągów jest skierowane na objazdy i z tego, co wiem, wzmożony ruch w związku z tym jest zanotowany na torach wzdłuż Ren. No, mnie to akurat cieszy, bo mogłem sobie dzięki temu fotografować może więcej ciekawych pociągów. No i to ma się skończyć. Oczywiście poprzedzone będzie testami, całość okupiona będzie nie tylko olbrzymimi kwotami wydanymi w tym celu, ale też i zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, kolejne czujniki wykolejenia, tegoś mam tego i tak dalej. Coś tam sobie można doczytać z artykułu, ale więcej to by trzeba było pewnie głębiej w internecie na fachowych stronach poczytać. Tu natomiast pozytywnie, no powiem, że dzisiaj też fajnie też przedstawiać takie informacje. Łoś na torach, to jest przerażające. Pendolino przed nim wyhamowało, jak widzicie, uszedł z życiem. Natomiast sama sytuacja, choć trochę się uśmiecham pod nosem, no bo wygląda to na tym filmiku, jak wygląda, no to jednak nie jest specjalnie do śmiechu, kiedy sobie po prostu pomyślimy, wyobrazimy, do czego mogło dojść. Mogło dojść do wykolejenia tego pendolino na tym wiadukcie, mógł wypaść i cokolwiek nam tutaj wyobraźnia, jakąkolwiek katastrofę podsunie, to wydaje mi się, że wcale nie było daleko do takiej katastrofy. I co tu dużo mówić, pal 6 Łosia, ale co by było, gdyby nie wyhamował? Co by mogło być? Kolejna informacja, bardzo smutna, to jest informacja z dzisiejszego poranka. Informacja, jakich wiele. Wjechał tir na tory, nie zjechał, uderzył w niego pociąg. Zginęła osoba. I znowu, nie chcę powiedzieć, że informacji, jakich wiele, ale w tego typu zdarzeniach wcale nie tak rzadko, że bywa, że ginie osoba. Natomiast w tym zdarzeniu zginął maszynista. Jak informują Koleje Mazowieckie, nie znałem maszynisty, pasjonat kolei, pan Rafał Kamiński. Przykra informacja, bardzo smutna informacja i smutna, że z takiej głupiej przyczyny, bo ktoś zjechał i nie wykazał się w żaden sposób tutaj wyobraźnią, że kieruje ciężkim samochodem, że może utknąć, że to, że tamto. Szkoda.
Kolejna informacja. Tu może nie będę tego komentował, po prostu informacja najpierw taka tutaj ze strony TVN24, gdzie było wszystko w zasadzie o tym, o czym powiedział premier, a niezbyt wiele było w tematach kolejowych. Tu już jest bardziej rzeczowo w tym artykule napisane i mamy fajną mapkę, przepraszam. Co to dużo mówić? Sama mapka, oczywiście marketing w czystej postaci, tak to się trzeba o tym wypowiedzieć i to w super czystej, fajnie się sprzedaje. Fajnie się to zresztą czyta, co tu dużo mówić. Warszawa, Łódź w 38 minut, no brzmi po prostu mega. Warszawa, Toruń 100 minut, Warszawa, Gdańsk 99 minut, no po prostu odjazd. Czy my tego doczekamy, czy ja tego doczekam w takiej chwili, czy rzeczywiście taka siatka połączeń zostanie zrealizowana, a jeśli tak, to kiedy, czy to jest 2050 plan, czy 2070, a może 2100? To jest takie zasadnicze pytanie i tu w tym kontekście na pewno smutne jest to, kiedy się zastanowimy, że no fajnie to wszystko wygląda i tak byśmy chcieli, tak to powinno de facto być, natomiast żeby to zaszło, to niestety potrzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Wydaje mi się, że z siatką autostrad i dróg ekspresowych było zdecydowanie dawniej. Pamiętam start w zasadzie programu gdzieś pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, 2008-2009 rok. Nie pamiętam jakoś dokładnie, jak to było, kiedy Polsce przyznano organizację mistrzostw wespół z Ukrainą, kiedy to zatwierdzono plan budowy autostrad i dróg ekspresowych i kiedy rzeczywiście te drogi na euro ruszyły z kopyta i co najfajniejsze, cały boom nie skończył się po roku 2012, tylko nabrał jeszcze większego tempa. I tak naprawdę teraz, choć w dalszym ciągu jeszcze nie doszliśmy do tego stanu docelowego, jak to było na początku rysowane, to zdecydowanie z perspektywy 2024 roku, po tych kilkunastu latach, widać, jak dużo zrobiliśmy, jak dużo zostało zrealizowane i jest teraz bliżej niż dalej. Ale czy w perspektywie kilkunastu lat uda się zrobić choćby tutaj to coś, co jest na zielono? Pytanie, co to tutaj tak naprawdę jest. Na tej mapce nie jestem w stanie tego wyświetlić. Może da się tą mapkę tu przeciągnąć na... O, teraz wyświetlimy. 2035 rok, czyli tak jak powiedziałem, 11 lat to będzie zielone. Linie zmodernizowane i do modernizacji, więc tutaj to żółte z tego nie wiemy. Ale czy rzeczywiście te czasy takie będą, w jakiej perspektywie? No nie wiem. Kolejne informacje. Teraz w takim razie. To już taka lokalna, konkretna. Rośnie ogromny garaż dla pociągów metra. Powstaje ponad 30 budynków. To na Karolinie, to po zachodniej części Warszawy. Osoby zainteresowane. Gdybym mieszkał tak, jak mieszkałem dawniej w Warszawie, to pewnie gdzieś tam bym się kręcił, chciałbym sobie to zobaczyć, niekoniecznie pofotografować i tak dalej, ale byłbym tym na pewno zainteresowany. I myślę, że sporo osób tematem jest zainteresowanych, zdecydowanie fajna budowa infrastrukturalna, a tutaj widać, zdaje się, tory te tu muszą być odolane. O, dokładnie tak. Następnie. Konkurencja dobra na wszystko. PKP Intercity versus Gepard Express i inni. Polski rynek ma być uwolniony. Wydawało mi się, że już jest uwolniony, a okazuje się, że no przecież jest. Wydane są zgody dla Leo Express i RegioJet. Jak to jest z tymi zgodami i na co one są, no to mniej więcej wiemy. Słabo, mało i dziwnie.
O tym wszystkim można sobie poczytać w tym artykule. Znowu pytanie tak naprawdę, czy takie uwolnienie to jest dobre, czy to jest złe. Ciężko tak naprawdę na to pytanie teraz odpowiedzieć. W Niemczech w zasadzie, mimo tego, że teoretycznie jest to uwolnione, że teoretycznie istnieją inni przewoźnicy jak Flixtrain i tak dalej, to w praktyce, jeśli chcecie krótkoterminowo gdzieś skądś dokądś przejechać, no to co tu dużo mówić. Czasami oferta jest taka, że trzeba jechać po prostu zwyczajnie autobusem albo własnym samochodem, bo koleją, mimo tego, że są niby jakieś prywatne połączenia, to dojechać się nie da. Jeśli na kolei ktokolwiek zastrajkuje i to nawet w innej spółce, to jedno, a też z uwagi na to, że tu cudów nie ma. Jak strajkuje kolej i Flixtrain wtedy sprzedaje swoje bilety, są to jedynie jeżdżące pociągi, to ceny tych biletów bywają, że są bardzo, bardzo w tym momencie słone. A nam podróżnym oczywiście nie o to chodzi. Także czy będzie rzeczywiście poprawa, jak rynek będzie w pełni otwarty, czy rzeczywiście klienci mogą liczyć na to, że będzie tanio i tak dalej. No, nie wiem. Tu odwołuję się też do Waszych doświadczeń z używania na przykład zlotów tanimi liniami i tak dalej. Moje doświadczenia są takie, że no, są po prostu różne. Zdecydowanie mało pozytywne po tym, jak, ale to nie będę już brnął w dalsze opowieści, ale gdzieś generalnie uważam, że dawniej samolotami podróżowało się łatwiej, szybciej, wygodniej i może nie taniej, ale też i niespecjalnie drożej. Teraz tu. No, nie milkną echa trudnej sytuacji PKP Cargo. Ciągłych sporów tych artykułów akurat nie prezentuję Wam, one są i tak wszędzie do znalezienia, co uważają związki pracowników PKP Cargo, jak do tego się odnosi zarząd i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie mam nawet specjalnie ochoty wczytywać się w te artykuły i próbować to interpretować czy tłumaczyć. Natomiast tego typu już informacje wychwytuję i są co najmniej trzy całkiem interesujące. PKP Cargo może naprawiać lokomotywy PKP Intercity po tym, jak otrzymało stosowne certyfikaty zgodności i tak dalej, czyli no po prostu formalnie w jakiś tam sposób umożliwiono, żeby to się działo, to jedno. Dalej coś, co już jest od dawna i co jest bardziej problemem tutaj PKP Intercity niż PKP Cargo, czyli wynajmowanie lokomotyw PKP Cargo dla PKP Intercity do prowadzenia pociągów, to jest po prostu ciągły niedobór lokomotyw PKP Intercity, no ale w takiej sytuacji, w jakiej jest PKP Cargo, to w pewien sposób to ratuje, że te lokomotywy mają zatrudnienie. Dużo ciekawsza jest ta informacja. PKP Intercity zatrudni pracowników PKP Cargo, list intencyjny podpisany. No i pytanie, jak to będzie, co to będzie i jak szeroki będzie ten program. Na pewno będzie istotny w wymiarze gdzieś tam osobistym pracowników, którzy zmienią barwy swojego pracodawcy. I to może po prostu tyle. To jest gdzieś jakaś zajawka na najbliższą przyszłość. A po tych trzech informacjach, na przykład jest taka informacja tu za niemiecką stroną, czy też pojawiła się na polskich stronach, mianowicie taka, że koleje ukraińskie otrzymały od UTK licencję przewoźnika kolejowego w Polsce. No okej, nie jedne koleje ukraińskie, koleje litewskie, Słowacy czy po prostu Czesi od dawna jeżdżą i mnóstwo innych podmiotów, Niemcy jeszcze dawniej, DB Cargo Polska, dopiero co na początku odcinka pokazywałem nawet modele, DB Schenker Rail Polska, to już jest dobre kilkanaście lat, jeśli nie więcej, także nic nowego, natomiast w tym wszystkim ten rynek
przewozów towarowych jest otwarty, zdecydowanie dużo bardziej otwarty jak przewozów pasażerskich. I o ile gdzieś przed paroma minutami zastanawiałem się, a co to może oznaczać, czy po prostu w jakiś tam sposób wyrażałem opinię ogólną, że to źle, że jest tak hermetyczny rynek, źle, że nie wchodzi region czy jakieś inne firmy, bo oferta byłaby lepsza czy tańsza, czy po prostu byłoby super, lepiej, wygodniej i tak dalej, to gdzieś warto zwrócić uwagę na przypadek takiego właśnie PKP Cargo, które no niezbyt chyba dobrze poradziło sobie w tej sytuacji, kiedy rynek został otwarty. No i w tym wszystkim rodzi się wątpliwość, rodzi się pytanie, czy PKP Intercity potrafi wyciągnąć nauczkę z doświadczeń firmy z grupy, czy nie potrafi? Czy powtórzy historię PKP Cargo, czy nie powtórzy? Tego pewnie dowiemy się za ileś tam lat, to się okaże po latach, ale chciałbym wierzyć i życzę sobie tego, życzę tego Wam i życzę tego przyszłym zarządom PKP Intercity, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak z PKP Cargo, ale czy to teraz nie jest wołanie na puszczy? No właśnie. Kolejny temacik, taborowy tym razem. PESA dostarczy 5 dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego. Podpisano umowę, ok. A proszę bardzo, tak, Warszawka zawsze ma lepiej, Warszawka zawsze bogata. Warszawa podpisała umowę na 50. Jest to oczywiście umowa ramowa, ale już w ramach tej umowy podpisano umowę wykonawczą na 25 pojazdów. Przy okazji w artykule jest to, czego szukałem, przywijając artykuł trudne słowo wybrał, nie wiem, czy pamiętacie cytat, kto to powiedział i w którym momencie, z pewnego kabaretu dawnego, to takie zadanie domowe. Wertykuje się książki czy artykuły w czasopismach, w poszukiwaniu czegoś strony się po prostu przewija. Przewijałem po to, żeby znaleźć informację, a ile teraz jeździ. No i w tym momencie flirtów jeździ, gdzieś tutaj to było, 61 sztuk, dokładnie 61 pięcioczłonowych, 10 czteroczłonowych, czyli razem 71 EZT. I stanowi to 21% wszystkich pojazdów. Stąd no, wydawałoby się, że to dużo, ale to też 71 razy 5 to pokazuje, że mamy około 350 pojazdów w barwach spółki Koleje Mazowieckie. Aż mi się nie chce w to wierzyć, że aż tak dużo jest, no ale może rzeczywiście jest, może rzeczywiście jest to aż tak olbrzymi przewoźnik. No właśnie. To akurat, no znowu, czy no niech będzie, że pozytywna informacja. Tu jest z kolei negatywna. Newag pozywa Dragon Sector i SPS Mieczkowski. No. Dalszy ciąg w sprawie, dochodzenie prokuratury, tutaj kontratak ze strony Newagu, no i wygląda to lekko słabo. Zarzut jest właśnie, został wniesiony ze względu na dopuszczenie się przez pozwanych wielokrotnych i rażących naruszeń majątkowych praw autorskich do oprogramowania, które przysługują Newag IP Management, jak również czynów nieuczciwej konkurencji. No właśnie, ciekawe, o co chodzi. Pierwsze wrażenie jest no, takie ambiwalentne, na zasadzie zobaczcie, z kim zadarliście. Mamy dobrych prawników, wysoko opłacanych prawników,
mamy siłę, zobaczymy, jak sobie poradzicie tutaj w sądzie. No nie wiem, czy to tak nie wygląda, no wygląda to generalnie słabo. Całość wcześniej wyglądało jak z amerykańskiego filmu sensacyjnego, po pierwszych doniesieniach i jak się to rozwija, a powoli może się to przerodzić w amerykański dramat walki osób czy małej firmy z wielką korporacją. No i pytanie, co to będzie i jak to będzie? Przerażająca trochę. Tym bardziej, że ciężko sobie tak do końca wyrobić zdanie, jak jest, co było i co z tego wszystkiego będzie. Teraz informacje. No znowu, w każdej dzisiaj informacji muszę znaleźć coś smutnego. 6 milionów pasażerów podróżujących pociągami DB, IC i IC na półmetku Mistrzostw Europy i parę informacji marketingowych kolei niemieckich możecie sobie wyczytać. Właśnie, choćby o tym, że Polska podróżowała, o tym informowałem tydzień temu. Podróżowała, podróżować już nie będzie, bo wróciliśmy do domu. Co było, to było. Cieszę się z ostatniego remisu z Francją. Oczywiście, jak to ostatnio bywa po tego typu imprezach, gdzieś pojawia się niedosyt. Ciągle w głowie dźwięczy to pytanie, a dlaczego wcześniej się nie obudzili, dlaczego nie grali od pierwszego meczu i tak dalej. Zostawmy to, nie ma co w tym grzebać. Z drugiej strony warto dla porównania podobną notkę przeczytać opublikowaną przez PKP Intercity. Blisko 2000 kibiców pojechało pociągami PKP Intercity na grupowe mecze reprezentacji Polski. Stadion we Frankfurcie, zaraz wam powiem, ile mieści kibiców. Już sobie sprawdziłem, dlaczego akurat stadion we Frankfurcie, bo na tym bywałem. Ten wiem, jak wygląda. Co prawda Polacy nie grali teraz w tych mistrzostwach na tym stadionie, ale Deutsche Bahn Park ma na nim może tutaj mieści właśnie, oj, miałem przed chwilą przed oczami, poczekajcie sekundkę, no i to jest właśnie takie. Został 60 tysięcy, o, już znalazłem. Może pomieścić 60 tysięcy kibiców podczas właśnie meczu Mistrzostw Europy. O ile gdzieś tam ta informacja ściągnięta z Google'a, jak mi tutaj podpowiada Google, jest prawidłowa. Ale no właśnie, 60 tysięcy, a 2000, oczywiście. Dla przykładu, Signal Iduna Park, czyli stadion w Dortmundzie, gdzie polska reprezentacja rozegrała mecz, liczy ponad 80 tysięcy, 81,365 według Wikipedii. Stadion Olimpijski w Berlinie 74,475. A z tego wszystkiego PKP Intercity, powiedzmy na te dwa stadiony, trzeciego już nie będę sprawdzał, bo nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, nie chodzi tutaj aż tak bardzo o liczby, chodzi o rząd wielkości, czyli no mamy 200 tysięcy miejsc, wiadomo, reprezentacji, znaczy polskim kibicom nie przyznano nawet połowy, nawet 100 tysięcy tych biletów, tylko sporo, sporo mniej, a PKP Intercity chwali się, że przewiozło 2000 kibiców. Nie jest to dużo. Niestety nie jest to dużo. I to tyle. To tak w temacie podchodzenia do takich marketingowych różnych rewelacji, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi. No po prostu PKP Intercity uruchomiło jakieś tam pociągi, troszeczkę zwiększyło pojemność pociągów i to tyle.
A propos nowych pociągów, połączeń, Łódzkie uruchomi pociąg turystyczny do Poddębic. Zacząłem się zastanawiać, skąd ja znam te Poddębice, gdzie są te Poddębice, co tam jest ciekawego, nieważne, co tam jest ciekawego, jakiś powód jest, żeby z Łodzi wyskoczyć nowym połączeniem na weekend, ale uwaga, jak się wczytamy, to wyczytamy, że jest to połączenie po węglówce. No i z tego punktu widzenia jest to na pewno ciekawa oferta dla miłośników kolei, choćby po to, żeby wyskoczyć sobie pociągiem po węglówce, po bardzo charakterystycznej linii, zatrzymać się gdzieś, wyjść, pospacerować, nieważne, po polach, w lesie, ale gdzieś znaleźć chwilę, żeby z aparatem zaczaić się na pociągi, a na łódzkiej węglówce naprawdę fajne pociągi jeżdżą. W czasach korony, gdzieś spędzając fragment urlopu na działce u znajomych niedaleko właśnie węglówki, miałem okazję zapolować przez parę dni tam na pociągi i byłem zachwycony tym, co tam jeździło. To może tyle i dla mnie z tego punktu widzenia jest to mega pozytywna informacja, że takie połączenie jest uruchomione i może wakacyjnie, po co od razu na cały rok, może nie ma takiej potrzeby, to pozytywna informacja. Na koniec miałem trochę wrócić do modeli, do modelarstwa. Informacja trochę pozytywna, trochę negatywna. Pozytywna, że takie imprezy są, że takie imprezy się odbyły. Natomiast z negatywnych, no, odbyła się. Jest to jedna z nielicznych imprez modelarskich, na których ja byłem, z polskich naprawdę jedna z bardzo, bardzo nielicznych. Byłem kiedyś w Piotrkowie na Trybunałach. Wspominałem to raczej pozytywnie, byłem wtedy zachwycony. Natomiast jak czytam tutaj opinie, to na przykład nie było makiet w skali H0. No, trudno, może się opatrzyły. Ale w tematach warunków, które panowały na sali i tak dalej, zresztą może byliście sami, to macie podobne doświadczenia, jeśli nie, to po prostu poczytajcie opinie kolegów, namawiam na imprezy i namawiać będę dalej, ale gdzieś w pewnym momencie pojawia się trochę takiej refleksji, że czy czegoś nie można było zrobić jednak troszeczkę lepiej. No i może już więcej komentować nie będę, bo i nie mam specjalnie co. Ciężko komentować coś, czego nie było się uczestnikiem, czego się nie widziało. W każdym bądź razie po imprezie, to jest przed kolejną imprezą, kolejna impreza w najbliższy weekend w Iławie. W Iławie spodziewać się pewnie można, że ktoś coś pokaże. Co pokaże, to już świat modeli zapowiedział. Myślę, że może też pokazać coś Pico, później na jesieni targi hobby i z tego punktu widzenia takie wystawy odbieram bardzo pozytywnie. Po Piotrkowie spodziewałem się może czegoś troszeczkę więcej, ale wyśnić by mi się nie wyśniło, że będzie model ET24 na zapisy. No, z tym muszę się naprawdę tematem jeszcze przegryźć. Dobra, zostawię Was również z tym, zostawię Was z przetrawieniem wszystkich informacji, które zaprezentowałem dzisiaj. W dzisiejszym odcinku miałem sporo do powiedzenia. Wydaje mi się, że są w jakiś sposób pewne rzeczy poruszające, tak jak to sugerowałem, poruszające niekoniecznie pozytywnie, może bardziej refleksyjnie i może z takim lekkim ociepleniem tego wszystkiego pozostańmy, że to było bardziej refleksyjnie niż smutnie. Choćby z tego względu może będzie to łagodniej, będzie łatwiej łagodnie podejść do tego tematu. Dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Za tydzień kolejny odcinek, kolejna porcja
informacji. Życzę Wam udanego tygodnia. Wypoczywajcie na urlopach. Jedźcie na urlopy, wracajcie z urlopów bezpiecznie, bez niepotrzebnej brawury. Nie narażajcie się na wakacjach. No i prawdziwego odpoczynku. Cześć.